dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna dostała zgłoszenie o zinstalacji przeciwpożarowej o możliwym powstaniu pożaru w jednym z zakładów miejscowości Dzierżoniów, ulicy Złotej. Na miejsce zostały zadysponowane 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Pisgorzowa. Przy jeździe na miejsce zdarzenia zastano pracownika ochrony, z którym sprawdzono wszystkie pomieszczenia, obiekt, wszystkie budynki. W pomieszczeniach tych nie stwierdzono zagrożenia przeciwpożarowego. Sprawdzono dokładnie, z którego miejsca przyszedł sygnał. Powtórnie sprawdzono zakład kamerą termowizyjną, czynnikiem wielogazowym. Stwierdzono żadnego oznak zagrożenia. Także zakład przekazano ochronie i na tym polegały tylko nasze czynności.